Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Mucha domowa to powszechnie występujący owad, powszechny na całym świecie, szczególnie w miejscach zamieszkałych przez ludzi. Jest to owad aktywny w cieplejszym okresie roku, który zimę spędza w ukryciu w różnych zakamarkach. Muchy domowe są znane ze swojej zdolności do szybkiego lotu i szybkiej reakcji na zagrożenia, dlatego tak trudno jest pacnąć muchę. Przyjmują pokarm w formie płynnej oraz są w stanie rozpuszczać stałe substancje, aby następnie je wysysać. Larwy tych much żywią się rozkładającą się materią organiczną. Co czyni je istotnym elementem w procesie rozkładania szczątek organicznych. Jednak dorosłe osobniki są uznawane za szkodniki i nosicieli chorób. Mucha domowa charakteryzuje się długością ciała wynoszącą od 7 do 9 mm i wagą około 7 mg. Średnia długość życia muchy w warunkach naturalnych wynosi tylko 28 dni. Ciało muchy jest ciemnoszare, z żółto-brązowym odwłokiem na którym widnieje charakterystyczny czarny pasek. Skrzydła much są błoniaste, przeźroczyste z wyraźnym żyłkowaniem. Oczy tych owadów są duże, złożone, o czerwonawym zabarwieniu, co zapewnia im szerokie pole widzenia. Czułki muchy są krótkie, z pierzastymi strukturami, umożliwiającymi wyczuwanie zapachów. Mucha domowa przyjmuje pokarm głównie w formie płynnej. Zdolna jest również rozpuszczać substancje o stałej konsystencji by później je wyssać. Jej dieta składa się z różnych substancji, w tym nektaru, odchodów oraz padliny. Larwy żywią się rozkładającą się materią organiczną, co umożliwia im szybki rozwój. Muchy są ważnym elementem w łańcuchu pokarmowym, służąc jako pokarm dla wielu zwierząt, w tym pająków, ptaków oraz niektórych gatunków owadów. Ich obecność w ekosystemie, mimo iż często uważana za uciążliwą, pełni kluczową rolę w recyklingu materii organicznej oraz jako źródło pożywienia dla innych gatunków. Mucha domowa jest obecna na całym świecie, przystosowując się do życia w różnorodnych środowiskach, szczególnie tam, gdzie mieszka człowiek. Najczęściej można je spotkać w domach, stajniach, a także parkach i na terenach zabudowanych. Te owady preferują ciepłe i wilgotne środowisko, co sprawia, że są często spotykane wokół ludzkich siedlisk gdzie mają dostęp do pożywienia i miejsce do rozmnażania. Mucha domowa należy do szerokiej klasyfikacji biologicznej, zaliczając się do domeny eukariontów, królestwa zwierząt, typu stawonogów. W ramach tego typu klasyfikowana jest jako owad, należący do rzędu muchówek, rodziny muchowatych. Ta szczegółowa klasyfikacja podkreśla jej bliskie pokrewieństwo z innymi gatunkami owadów oraz jej unikalne cechy w obrębie rzędu muchówek.